To jest planeta Milnera, która krąży wokół czarnej dziury zwanej Gargantuą. Zaraz po wylądowaniu tej planecie dr Cooper, którego gra Matthew McConaughey, mówił o to takie słowa. What are you waiting for? Let's go. Go, 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 go. 7 years per hour here. Let's make it count. 7 lat w godzinę. To oznacza, że spędzając 1 godzinę na tej planecie, na Ziemi zmieni się dużo. Naprawdę dużo. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie wszystko o dylatacji czasu. Zapraszam na materiał. Zanim to sobie wyjaśnimy, odpowiedzmy sobie na kilka fundamentalnych kwestii. Wszystko jest względne, oprócz prędkości światła. Z tym twierdzeniem z pewnością każdy z nas się kiedyś spotkał. Ale co ono tak na dobrą sprawę oznacza? Wszystko, co się porusza, ma określoną prędkość. Względną prędkość. Właśnie względem innego obiektu. Jadąc na przykład pociągiem i patrząc przez okno, widzimy poruszający się obiekt. Dzięki temu wiemy, że poruszamy się z określoną prędkością. No właśnie, a skąd wiemy, że to my się poruszamy w pociągu, a nie te obiekty za oknem, a my stoimy w miejscu? Kojarzą Państwo ten efekt, kiedy stoimy samochodem na światłach, wpatrzeni w boczne okno, a obok zatrzymał się jakiś dostawczak czy tir, zasłaniając nam wszystko. Nie mając żadnego punktu odniesienia i widząc, że za oknem auto zaczyna się poruszać, odruchowo wciskamy na hamulec, w obawie, że to nasze auto się poruszyło. Podobny efekt możemy zaobserwować w stojącym na stacji pociągu. Przez okno widzimy drugi stojący obok na sąsiednim peronie. Nagle następuje ruch i chwila niepewności, czy to my ruszyliśmy, czy to ten pociąg obok. To, co rozstrzyga kwestię poruszania się obiektu, to przyspieszenie, czyli siła, która wciska nas w fotel, kiedy ruszamy z miejsca. Wróćmy do naszego pociągu. Co się stanie, gdy za oknem pojawi się inny pociąg jadący w tym samym kierunku na sąsiednim torze? Jeżeli miałby taką samą prędkość jak nasz pociąg, to mielibyśmy wrażenie, że wcale się nie poruszamy. Jeżeli natomiast pociąg jechałby z przeciwnej strony z tą samą prędkością co my, to wtedy mielibyśmy wrażenie, że poruszamy się z dwukrotnie większą prędkością. Z prędkością światła dzieje się natomiast coś zupełnie innego, bardzo dziwnego i zgoła odmiennego. Otóż niezależnie jak szybko będziemy się poruszać i w jakim kierunku, to światło będzie zawsze poruszać się z prędkością światła. Gdybyśmy jakimś cudem poruszali się z prędkością blisko prędkości światła, powiedzmy 99% jej wartości, to patrząc przez okno, światło minęłoby nas zawsze z taką samą prędkością, czyli z prędkością światła. Prędkość światła jest bezwzględna, bez względu jak szybko i w jakim kierunku się poruszamy. I zawsze ma tą samą stałą wartość. W przybliżeniu 300 tysięcy km na sekundę. Ten fakt prowadzi nas do stwierdzenia, że skoro prędkość światła jest wartością stałą, to czas jest tą wartością, która musi ulec zmianie. I tak właśnie jest. Czas płynie wolniej, im szybciej się poruszamy. Czy to oznacza, że dla obiektów poruszających się z prędkością światła czas stoi w miejscu? Być może jest to jedyny sposób na przemieszczanie się po bezkresnym wszechświecie bez utraty czasu. Tylko, że z prędkością światła jest jeden malutki problem. Według słynnej teorii względności Alberta Einsteina nic nie może poruszać się szybciej od prędkości światła, gdyż masa takiego obiektu rośnie w nieskończoność. Aby to lepiej zrozumieć, posłużę się przykładem samochodu Bugatti Veyrona. Pierwsza komercyjna wersja, która trafiła do sprzedaży, miała 1001 koni mechanicznych, a prędkość maksymalna wynosiła około 407 km na godzinę. Co ciekawe, podróż z prędkością maksymalną była możliwa tylko przez kilkanaście minut, bo na tyle starczał blisko 100-litrowy zbiornik paliwa. Komplet opon przy tej prędkości wystarczał na zaledwie kilkaset kilometrów. Teraz już rozumiemy, co to znaczy, że czas to pieniądz. Kluczowa w naszym przypadku jest tutaj liczba koni mechanicznych. 1001. Zastanówmy się przez chwilę, jaką moc, ile koni musiałby posiadać przeciętny samochód klasy B, aby był w stanie rozpędzić się do 100 km na godzinę. Wydaje mi się, że około 50 koni powinno wystarczyć. Oczywiście plus minus. To teraz pytanie, ile koni pozwoliłoby uzyskać prędkość 200 km na godzinę? 100, może 120 koni. Mniej więcej tyle. A 300?
Przy tej prędkości z pewnością auto musiałoby dysponować mocą rzędu 350-400 koni mechanicznych. To oczywiście tak mniej więcej. W przypadku Bugatti Veyrona, aby zwiększyć jego prędkość maksymalną z 300 km do ponad 400, potrzeba aż 500 dodatkowych koni mechanicznych. Aż tyle więcej koni, aby zwiększyć prędkość tylko o 100 km na godzinę. To tylko obrazuje, jak szybko rośnie zapotrzebowanie na moc, na energię, aby rozpędzić dany obiekt. To automatycznie prowadzi nas do stwierdzenia, że światło musi składać się z cząstek bezmasowych, czyli takich, które nie posiadają masy, aby móc uzyskać właśnie prędkość światła. Nie wchodząc w fizyczne zawiłości, słynny wzór E równa się mc kwadrat dowodzi, że foton rzeczywiście nie ma masy, ale jego energia może być zamieniona na powstanie cząstek posiadających już masę, na przykład parę cząstek elektron-pozyton. Teoria względności Einsteina mówi także, że nie sama prędkość wpływa na czas, ale również grawitacja. Mówiąc w dużym skrócie, w silnym polu grawitacyjnym czas płynie wolniej. Na Ziemi czas będzie biegł inaczej przy powierzchni morza niż wysoko w górach. To dlatego w krążących po orbicie satelitach trzeba nieustannie korygować czas, gdyż grawitacja Ziemi oddziaływuje na nie słabiej niż na obiekty znajdujące się na powierzchni Ziemi. Załóżmy, że mamy dwóch astronautów. Jeden znajduje się w pobliżu jakiegoś masywnego obiektu, a drugi w pustej przestrzeni kosmicznej. Niech teraz astronauta A wystrzeli wiązkę lasera w kierunku drugiego. Laser jest światłem w formie wibrujących cząstek, a ich częstotliwość zależy m.in. od jego koloru. Wiemy również, że światło jest formą energii, która zostanie wytracona przechodząc w pobliżu masywnych obiektów. Po dotarciu do drugiego astronauty wiązka lasera będzie miała już zupełnie inną charakterystykę, a co za tym idzie również kolor. Jeżeli teraz ktoś z Państwa pomyślał, że ta różnica fal, gdzie zwyczajnie wyparowała, zniknęła, to nie tak szybko. W kosmosie jak w przyrodzie, nic nigdzie nie ginie. Czas pierwszego astronauty zwyczajnie biegnie wolniej niż u drugiego i należy tu rozumieć, że chodzi tu o czas samego zegarka, wskazówek, mechanizmu, ale również czasu biologicznego, pracę serca, płuc, mózgu, wszystkiego. Dla obu astronautów z ich punktu widzenia nic kompletnie się nie zmieni. Każdy oddycha tak samo, ich wskazówki zegara chodzą tak jak zawsze. Różnica będzie w ich wzajemnym postrzeganiu siebie nawzajem. Gdy pierwszy astronauta spojrzy na drugiego przez jakiś wielki teleskop, dojrzy wtedy, że ten porusza się w przyspieszonym tempie. Natomiast gdy drugi spojrzy na pierwszego, zobaczy jego spowolnione ruchy. Wszystko będzie się odbywać po prostu w zwolnionym tempie. Teraz już lepiej rozumiem, jak to możliwe, że nasz bohater po powrocie z misji na Ziemię był młodszy od swojej córki. Ale to nie jedyne ciekawostki, jakie można wychwycić w tym filmie. Twórcom zależało, aby jak najwierniej odzwierciedlić problem z dilatacją czasu. W scenie, kiedy dr Cooper ląduje na planecie Mindera, muzyce zaczyna towarzyszyć element tykania. This way. About 200 meters. Na każde 60 sekund utworu pojawia się aż 48 tyknięć, co przekłada się na interwał wynoszący 1,25 sekundy. Według filmu jedna godzina na planecie Millera to około 7 lat na Ziemi. Wykonując kilka prostych obliczeń otrzymamy, że jedno tyknięcie to niemal cały dzień na Ziemi. Na koniec warto odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pytanie. Czy i jak bardzo twórcy filmu poszli na skróty w swoim przekazie, który jakby nie było jest filmem science fiction? Zacznijmy od tego, że z filmu wiemy, że grawitacja na planecie Millera wynosi około 130% ziemskiego. Widzimy, że bohaterowie poruszają się wolniej, mają głębszy oddech. Ten obraz wydaje się spójny i wiarygodny. Ale co z samą dilatacją czasu? Jedna godzina, 7 lat na Ziemi. Lądując na Słońcu, które nie jest jakimś supermasywnym ciałem, ale wciąż znacznie masywniejszym od Ziemi, zyskalibyśmy około 70 sekund rocznie. Jakby ktoś się kiedyś zastanawiał, jakim cudem można wylądować w ogóle na Słońcu, to podpowiem, że da się to zrobić. Tylko trzeba lecieć w nocy. Aby uzyskać dilatację o wartości przedstawionych w filmie, trzeba by było się otrzeć o obiekt zbliżony do czarnej dziury. Nasi bohaterowie ważyliby po kilka milionów ton, co raczej uniemożliwiłoby swobodne poruszanie się na planecie. Tej i masę innych ciekawostek znajdą Państwo w książce opisującą naukowe kwestie filmu. Gorąco polecam książkę, jak i sam film.
Jestem ciekaw, czy prędkość światła to taki nieosiągalny limit ustalony od góry przez Boga, którego nie da się obejść i zarazem jedyny sposób na przemieszczanie się światła przez bezkres wszechświata. Sama prędkość może być wyznacznikiem rozwoju danej cywilizacji. Powiedz nam, jak szybko potraficie podróżować, a my powiemy wam, jak bardzo jesteście rozwinięci.